Cześć, z tej strony Zivach i witam was w kolejnym odcinku z gry The Sims 1. Czekajcie, wszystko sobie sprawdzę, co ona powinna... Ona się musi wymyć, niech skorzysta, zje coś, podaj śniadanie, nie wiem czy może, bo na razie hajsu nie mamy, ale niech na razie sobie zje. On sobie, widzę, ładnie je w żarcie z puszki. Posprzątaj od razu. On też zaraz się umyje. Chyba jeszcze musi coś zjeść. Fatalnie, Janusz nie ma gdzie ugotować obiadu i musi zadowolić się sałatą. Posiłki przygotowywane w prawidłowy sposób najlepiej zaspokajają apetyt. Dobra, posprzątaj to od razu, Janusz. Idź, siku, idź się wykąp. A Grażyna już jest w miarę ogarnięta. Włącz sobie na chwilę, pooglądaj, bo ty potrzebujesz zrobić coś, aby Agen nas pokochał, tak? Dobra, nikt. Jak tu teraz to zmienić? Dobra, może spróbujemy gdzieś podróżować, tak? Nie do końca wiem, czy mogę tu sama podróżować i jak tu się podróżuje. Chyba muszę mieć telefon. Nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. A co do... Aha, w ogóle dziękuję wam za tak miłe przyjęcie tej serii. Naprawdę, zdziwiona byłam, ile fajnych komentarzy i ile łapek się pojawiło. Zawołaj sąsiada przez telefon. Zawołaj sąsiada, dobra, czekaj. Zawołaj sąsiada. Tylko jakiego? Tu jeszcze wszystko się działo na jednej parceli. Dobra. Zamów taksówkę do miasta. Zadzwoń po taksówkę do dzielnicy show biznesu. Tak. Spróbujemy się gdzieś dostać. Tak. Ale czy jadę sama, czy jadę z Januszem? Sama jadę. A. Bulwar Wschodzącego Słońca to studio filmowe Far Child. Oto ostatni bastion Złotego Wieku kinematografii. Ta mamucia struktura obejmuje podstawowe budynki studyjne oraz biuro korporacji szczącej się najbardziej znaną nazwą przemyśle filmowym. Multiplex Midlocków, marka płytowa Midlock, jest na ustach całego miasta, są najlepszymi z najlepszych w zakresie produkcji dźwięku. Midlock jest też właścicielem i zarządcą modnego baru Sushi Midlock, bla bla bla, dobra. Wideoklipy. Tu można zarobić parę groszy. Tutaj jakieś rozkoszy. Tutaj jakiś projektant. Kurde, nie mam pojęcia, czy tu jest jakoś... Pisze, że pracuje nad składem gwiazd. Nie do końca rozumiem, czy jakoś stopniowo to się będzie odbywało. Że do klubu pojedziemy. Jaka limuzyna! Ludzie! Nie! Nie pamiętam tego kompletnie. Jaki autobus? Denerwuje mnie, że tu nie działa kółko myszy na oddalanie, przybliżanie, tylko wiecie, muszę się postarać. Dobra, śpiewaj. Ballady. Christina Aguilera! Nie! Musisz popracować. Okej, okay, czyli ja muszę... Dobra, najpierw muszę ten... Poproś o auto... Krysia! Krysia spotkała Grażynę. No nie wierzę. Lena, zapytaj o sławę. Im większą sławą będziesz się cieszyć, tym więcej możliwości zaoferuje ci dzielnica show biznesu. Zdobywając sławę, będziesz też zdobywać fanów i uwagę innych sławnych osobistości. Uważaj, by nie zapominać o swoich fanach, inaczej przekroczą subtelną granicę między podziwem a obsesją. Dobra, mamy takie te... Czy mogę gdzieś tu sobie poćwiczyć śpiewanie? Nie, jest tylko występ. Dobra, to już wiem, co mam robić. Jedziemy do domu, bo... Tak. Jedziemy do domu. Czekajcie. Muszę się tu przybliżyć. Jedziemy do domu, ponieważ musimy sobie poćwiczyć śpiewanie w domu.
tak, system pomocy zostawiamy. Mamy bardzo mało pieniędzy. Nie wiem, czy mam włączoną wolną wolę, ale... Grażyna, nie było ci cały dzień, więc proszę posprzątaj, pozmywaj. Nie ma gdzie. Przecież. Pozmywaj w koszu. Dobra. Bardzo mnie to cieszy. Ty sobie weź talerz. Zupy, która miała być dobra, wyszła jak zawsze. Pozmywaj. Nie podoba mi się, że chyba wzięliśmy na początku zbyt drogie rzeczy, wiecie? Ile to łóżko kosztowało? 3000, za ile je sprzedam? 2,5, to i tak lepiej niż... Na razie będziecie mieli takie zwykłe. Sorry, musicie bidować. Za bardzo mnie poniosło na początku. Chciałam wszystko takie ładne robić. Dam wam taką kanapę. Wszystko w jasnych barwach. Wystarczy. Telewizor wam zostawię taki. Mam już 3000. Łazienkę też chyba zmienię. Szybki, nie upgrade, tylko downgrade. Jak będziemy mieli więcej hajsu, to wtedy będziemy się... Nie będziemy się martwili. A ja chyba tą zwykłą dałam. To jest ta sama, dobra. Czyli to mnie, tego nie mogę podnieść. O, co tu jeszcze potrzebuję zmienić? Chyba tyle. Lustro 300, to nie jest jakoś źle. Dobra, kuchnię musimy zrobić. Nie jadalnię, tylko kuchnię. Przydałby się jakiś blat. Na razie to wszystko wygląda tak okropnie, że masakra. Dwa blaty. Może lodówka tu będzie. Jakaś tania kuchenka? 400? I oni bardzo często coś palą. Książka z sim kucharska? Staromoda maselnica? Ale gdzie jest ten taki, żeby pożaru nie było? Nie wiem. Ale kuchenkę mamy, to mamy. Zlew? Może zlew jeszcze damy? Może ten tańszy. Nie burżujmy. Dobra. Powinno być, ale potrzebowałabym jeszcze czegoś, żeby mi tej chałupy nie spalili. Nie było jeszcze w tych Simsach czegoś takiego? Jest chyba. Wykrywacz dymu. A, i muszę się ochronić przed złodziejem, bo chyba oni też tu przyłażą czasami. Super. W takim razie podaj lunch. Możesz coś ugotować i nie spalić wszystkiego. Dobra. Grażyna, bardzo się cieszę z twoich umiejętności. Pozmywaj, posprzątaj. Twój mąż nie jest zbyt schludny. Co im zostawiło drogę? Tak serio? Telewizor? Mówiłam wam już w tamtym odcinku, że Simsy często potrafią się... O, nie mogła przejść, bo telewizor trochę wystawał. Pocałunki, kurde. Wzięło Janusza na jakieś te... Obraź, rozmawiaj o zainteresowaniach. Ej, ale ona ma straszne te, zaraz nam umrze. Wydalanie, idź siku. Ja się w ogóle Januszem nie zajmowałam. Janusz ma dobre. To i idź spać. A Januszem się teraz zajmiemy. Ale on ma sobą energię. Ponaglij, idź sobie stąd. On też pójdzie spać. I jak on wstanie, to nim zajmiemy się w ten sposób, żeby on tam może pojechać do... Może... Poczekajcie. Doświadczeni gracze. Słuchajcie, doświadczeni gracze mogą korzystać z klawiszy skróconego dostępu. Czy ktoś mógł mnie bardziej podbudować, niż powiedzieć, że jestem doświadczonym graczem w Simsach? Dziękuję. Pauza normalna, szybsza, najszybsza. Dziękuję. Telewizora nie wyłączyliście, pacany, zaraz masakra. Wy nie macie hajsu na podatki, Czemu ty? Nie mogłeś spać przez to, czy co? Wykam się, szybciutko. Pozmywaj. Tu jeszcze nie można było zostawiać w lodówce. Dobra, jest czyściutko. I teraz tak. Coś mogę dodać do wyposażenia. A hajs, tak? I wskakujemy. Tak. Grażyna została, ona śpi. Idziemy chyba po kolei, co? A tu można zamieszkać. Może jak zdobędziemy tyle hajsu, a Grażyna będzie już sławna, to wiecie, uda się, wiecie, żeby tu zamieszkać, bo tu już są takie wille. Idziemy najpierw do mrocznych czy do ładnych? Chodźmy najpierw gdzieś ładnie. Jaka animacja. Dobra. Tylko my nie mamy zbytnio hajsu.
Trzeba o tym pamiętać. Pokaż sztuczkę. Nie za bardzo. Czy my możemy mieć jakieś umiejętności dotyczące, nie wiem, czarów? Nie mam pojęcia. Kubko popcorn? Nie. Ja bym chciała kupić sobie jakieś... O! Szukaj. Kup. Wszystkiego po trochu kupować? Kurde, mogłam sobie zapisać, co powinnam kupić. Bo teraz tu jest co innego. Tu jest cukier, miód, masło, proszek. Dobra, może pokupujemy wszystko. Dobra. Zaraz zbankrutujemy przy Januszu. Dobra, to już mam. Tu jeszcze kupimy gałązkę winogrona, jagody, gałązka bzu i winogrona. Dobra, Janusz, pośpiesz się. Tu jest wszystko to samo. Tu są chyba te tylko dwie rzeczy. Minie pół roku, zanim on to zrobi. Podziwiaj. Tu był taki koleś z wężem. A czekajcie. Pozdrów wróżkę. Pokaż sztuczkę. Nie umiem na razie czarować. Mogę zagrać, ale czy to mi coś podwyższy? Kurde, te czasy, kiedy nie pamiętasz, jak się gra w Simsy. Słabo. Rzuć monetę potem. Co to się dzieje? Wieczór? Dobra. Mea Fortuna powiada: w życiu można zrobić więcej, niż da się to zapisać w książkach. Tajemnic nie brakuje, a jak ktoś powiedział, ten, kto zje magiczny biszkopt albo pije magiczny nektar, zapewnie wiesz, jak zrobić coś naprawdę fajnego. Z pewnością teraz wrzucisz następną monetę. A, wrzucę. Jutro pogoda będzie mniej więcej taka sama jak dzisiejsza. Jeśli chcesz wywołać swoją własną osobistą burzę, porzuć klimaty umiarkowane, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Wrzuć kolejną monetę, a wyjawię wszystko. Wal się. Dobra. Kupiliśmy to, co chciałam. Mniej więcej, jakieś tam początkowe. Kupmy sobie watę cukrową. Jak się bawić, to się bawić. Zjedz sobie watę, kochanie. Może będę patrzyła na te sztuczki i coś się nauczysz. No bo wiem, że jak ja teraz coś zrobię... O, nie mówcie, że się nadzieję. Spadnie. Dobra, okej. Okay. To jeszcze nic. Okej, czyli on musi mieć jakieś praktyki z rekwizytami. To już wiemy, czym się mamy zająć. Grażyna będzie w domu wyła. A Janusz będzie próbował na rekwizytach. Okej, okay, czyli tu mamy tę samą godzinę, którą powinniśmy mieć, tylko jemu się pomerdały. Pomerdało mu się rzeczy. Ojej, skunk sprowadził się na twoją parcelę. Lepiej wezwij Hycli, by się go pozbyli, zanim ten szkodnik zdarzy ci... Dobra, już dzwonię po Hycli. Jak zje tylko. Usługi... Hyclownia. Tak. Okej. Okay. Niech się tym zajmie. On niech się umyje i wraca do spania. I teraz, potrzebuje hajs. Co to było? A myślałam, że do worka go wsadził, czy coś takiego, nie? Co się dzieje? Co to było? Co to za muza? To tylko kod idzie. El Bandito, ale to chyba kod, nie złodziej. Chyba, nie? Bo jakiś shop? Muzyka straszna. Czemu on? Czemu on spać nie chce? Komfort, energia? Znowu to jest ten? Hyclownia? Znowu on? Ja nie ogarniam tej gry. Zjedz śniadanie. Standardowo. Tylko czegoś nie spal, proszę cię, Grażynko. Idź się wykąp. Idź skorzystaj. No i sprzątnij. Wciskając spację możesz zmienić aktywną postać. Dobra. Muszę sobie te rzeczy mieć włączone. Podpowiedzi, bo nie pamiętam już, jak się w to gra.
Gdzie tu może być gabinet? Będzie coś do śpiewania? Co to jest? Tego nie. O, pamiętam to! Stół doświadczalny. To są chyba te rekwizyty, co? Ale ja potrzebuję czegoś do śpiewania. Tylko co to może być? Może na różne. Wieczne cudotwórca, nie? Tu są jakieś rekwizyty. Wow, co to jest? Zestaw domowy, nurkowanie. Kiedy sobie to kupimy? Bar tlenowy. Pamiętam to i pamiętam, że jako dziecko nie wiedziałam, co to jest. Albo to, co to jest, nie wiedziałam. Bańki mydlane, tak? Tak, dopiero człowiek odkrywa potem, że to... Że to shisha. Dobra, czekajcie. Gdzie tu jest coś do poprawy kreatywności, tak? Do śpiewania. Kosz na śmieci. Wszystko takie drogie. Stół do masażu, kołowrotek. To jest za drogie. Ha. Różne. O, może tutaj? Tutaj jest magia, zwierzęta, garderoby, twórczość. Okej. Okay. To spróbujemy sobie kupić. Może nie stać mnie na to. Gitarę? Będziesz Grażyna grała na gitarze? To ci zwiększa rozrywkę, więc super. Tu były takie śliczne melodyjki, jak wiecie, jak się zdobywał punkt. I ten końcowy to znamy już, nie? Graj dalej! Kolejny mały krok w kierunku wielkiej sceny. Grażyna zdobywa jeden punkt inwencji. Dalej, Grażyna. Walisz gitarę. Ten już się praktycznie wyspał. Pościel sobie łóżko. Zjedz lunch. Graj dalej! Już! Kolejny punkt! Ale lecę! Dobra. Jemu też muszę coś kupić, muszę pamiętać o tym. Spuść wodę. Co ty, nie spuszczasz wody? Coś obleśne. Wyłącz. Zostaw to. I jemu kupimy coś do magii taniego. Dla dzieci, nie. Zaklęta, nie. Czyżby to było to, na czym mogę ćwiczyć? Może księga zaklęć? Może powinnam się uczyć? Przejrzyj zaklęcia? Nie, no to jest to samo, co ta tamta księga. Spytaj o magiczni sprzedawcy. Trzy punkty handlowe. Dobra, oni spoko. Spytaj o coś tam. Handel. Magimonów. No spoko, tylko tajne składniki. Dobra, są jeszcze gdzieś tajemne składniki, to spoko. I magiczne pojedynki. Arena pojedynków jak w Harrym Potterze to forum wszystkich magicznych pojedynków w Abrakadabrowie. Pojedynki mogą w pierwszej chwili wydawać się skomplikowane, ale po pewnej praktyce załapiesz, o co chodzi. W arenę wbudowane zostało 5 zaklęć pojedynkowych. Każde zaklęcie jest potężniejsze od dwóch pozostałych, a kolor kuli odpowiada nazwie każdego zaklęcia. Gdy użyjesz zaklęcia podczas pojedynku, jego kolor zniknie, a kula wyświetli wyniki rundy. Możesz wyzywać każdego, ale pamiętaj, że do zwycięstwa na tej arenie potrzebne jest rozum, a nie mięśnie. Nie czaję, jak działają pojedynki. Ale to nie jest to, co Janusz chce. Kociołek mamy. To mu mogę kupić. Nie wiem, co będziesz z tym robił, Janusz. Czytaj napis. A to jest coś bardzo podobnego. A miód, winogrona, masło. Ale to ja nie chcę. Ja chcę ćwiczyć jakieś rzeczy, tak? Co, kołowrotek? Co, to ci pomoże? Na kołowrotku będziesz robił? Co, to śpiąca królewna? Mam zbyt kiepski humor, no. Tragedia. Sobie włącz ten telewizor. Grażyna? O, Grażyna, ty też masz okropny humor. Wykąp się. Dobra, podaj obiad. Janusz, czy ty to oglądasz? A już masz rozrywkę, dobra.
Coś mi tam wyskoczyło, ale nie zdążyłam tego wziąć. Oj, oni tu już mają taką złożoność, że potrafią rozmawiać i jeść? Rozmawiaj o zainteresowaniach. Aha, ty jesteś śpiąca. No to do spania. Ty jesteś dosyć wyspany, więc idź się umyj. Posprzątaj. On chyba dał mu nie chluje, dlatego mu to wszystko tak się chrzani. Towarzystwo Energia. Dobra, idź spać, Janusz. I ja sobie teraz poszukam, co tu robić. Lampa nie. Stanowisko do wekowania. Miodorób. O masakra. Barek. Antyczny bar. Ławka, scena do karaoke. Nie. Ale coś z magii by się przydało. Zaimponuj, ulepsz swoje sztuczki. Dobra, to kupimy, nie wrzeciono. Tylko gdzie on to będzie robił? Już miejsca nie mamy w domu. O kurde. Może tak, to przenieśmy. Aha, to musi być na stołku. Czyli to przenieśmy. Zróbmy im mniej więcej kuchnię, bo na razie to mają takie zbiorowisko wszystkiego. To też niby do gotowania, więc się tu da. To się tu da. A może w ten sposób? Dobra. I lecimy dalej. Kto się pierwszy wyśpi? On się pierwszy wyśpi. Jak ma mrocze przez sen. Czyli on będzie po kasztuczkę mógł robić. Dobra. Super. I pierwsze co idzie to siku. Długo się rozbudza. Siku i po kasztuczkę. Aha. Znowu coś mu nie pasi. Co na środku to postawię? To pozmywaj. Bo oczywiście syf jak... Nie powiem gdzie. A logika wskazuje, że musisz jeszcze trochę poćwiczyć, w sensie logika ma ćwiczyć, tak? Dobra, czyli idziemy w książki. Czyli powinnam od tego zacząć. I może się ucz technik... Nie, logiki się powinnam uczyć. To w szachy powinnam zagrać, tak? Technika jest do czego? Dobra, nie, technika nie. Dobra, pogadajcie chwilę, bo widzę, że oboje macie dosyć słabą... rzuć zaklęcie urupu chowienia. Że jeszcze nie. Zabawię, żartuj. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Towarzystwo im dosyć rośnie. Jemu nie. Połaskocz po boczkach. O, nie lubi. Przytul. W końcu mieszkacie ze sobą. Nie chcesz? Wejrzyj się. Grażyna. Ogar. Dobra. Grażynka idzie coś zjeść. To tu już standardowe rzeczy. Potem siku. I pograj. Ty idziesz, możesz sobie usiąść. Tylko fajnie by było, żebyś się uczył tej logiki. To dosyć słabo. Czy on może grać sam ze sobą? Wiem, że w dwójce może grać sam ze sobą. Pójdziesz na pole. Boże, jakie gustowne krzesła. W życiu nie widziałam piękniejszych. Prędzej wybuchnie pożar, niż Grażyna ugotuje obiad. Krótka chwila z książką kucharską na pewno pomoże. Podnieś umiejętność gotowania na wyższy poziom. Jezus, nie jest w nastroju. Co za... Co tu się zepsuło? Dobra. Jak to się robiło? Jezus, jak się... Ej, nie pamiętam, jak się otwierało tą do kodów. Cholera. Pamiętam ze starych, pamiętam z nowych, nie? Chciałam sobie... O, jest. Mowę obiecy. On. Nie, nie tak się to pisało. Mów. Działa? Dobra, to tylko ten kod jak na razie używam.
do usuwania śmieciochów i simy można przesuwać i usuwać, ale często przez to sobie psułam rozgrywkę, nie? Dobra. Już jest dobrze? Jest dobrze. Więc sobie usiądź do jasnej cholery i zagraj. Teraz Grażynie coś nie pasuje. Boże, co za ludzie. Głód. Zjedz. Mhm. Jezus, oni są niemożliwi. Takie wrzody na dupie, że masakra. To na tym krzesełku nie jest ci wygodnie? Ja ich tu w życiu nie nauczę, nie porobię. Czy nie dziwię, czemu zawsze na koda grałam. Przecież tu mu powinna i roz... Nie dawaj się o siebie ocierać. Grażyna, czemu jesz za pięciu? Jako zawodowa piosenkarko nie wiadomo kto, musisz dbać o linię. Janusz logicznie jeden punkt umiejętności zdobywa. Nie ma nastroju, ja pierniczę, co za ludzie. To chociaż pooglądaj sobie. Dobra. Idziesz kocie stąd, głupi. Znaczy nie, że koty są głupie, ale będzie mi tu siedział. Wykąp się. On ma okropne te. Jezus, potrzebuje kotów. Potrzebuje ich. Albo potrzebuje kasy, ale no najlepiej tego i tego, bo widzę, że już nie mam tych. Hej, Janusz. No i dlaczego szybko mi działa gra, o co ci chodzi? Janusz nam padł. Dobranoc, Janusz. Obudź się, skorzystaj i idź spać. Chyba zdążysz. I znowu nie włączyli telewizora. Za niedługo nie będzie mnie stać na rachunki. O, ludzie. Strasznie z nimi się żyje. Co dopiero jak się tu ma rodzinę, dziecko, które wiecznie chodzi do szkoły, do tego zwierzaka. Masakra. To oni specjalnie dlatego się nie starzeją, żeby nerwicy nie dostać. Nie, właśnie, żeby dostać, bo w sumie jak oni się nie starzeją, to się cały czas ma takich samych ludzi. Idź, podejść śniadanie, zjedz sobie. Umiesz gotować, cicho być. Jest, jest. Działa. Janusz, dlaczego ty się nie wysypiasz? Weź talerz. Grażyna, siku. Dobra, Grażyna ci... A nie może robić kilku rzeczy na raz. On widzę dwa posiłki je. Jeden mu nie starcza. Co to było? O, on chyba nie chciał jej objąć. No pięknie. Muszę sprawić, żeby oni się pokochali, bo to po prostu... Żartuj. Nie ma, jest tylko rozmawiaj. Będziemy cały czas rozmawiać, bo nie masz humoru. Po łasku czy nie, bo się obrazi. Będziemy cały czas rozmawiać. Rozumiem, że masz zły humor. Czekajcie, wyczyszczę to. To o tyle dobrze. A kto podniesie? Ty podniesiesz? Pikuś, imię podane przez ciebie w czasie naszego wielkiego konkursu. Najlepsze imię dla Rottweilera. Zwyciężyło. Dostajesz nagrodę 100 dolców. Zawsze jakiś plus. Będę zarabiała z nagród. Teraz chwila prawdy. Ile mamy rachunków? Niektóre obiekty gospodarstwa wymagają opieki. Że fiołki więdną. Dobra. 216! O nie! Wyłącz ten telewizor. O, ja cię kręcę, nie będę miała hajsu zaraz. To, żem się rozplanowała. Cudownie. Grażyna, graj. A ty ucz się tego. Graj tutaj. Ponieważ jesteś jesienią, twój dom powinien zostać pomalowany w jesienne kolory, aby twoje życie toczyło się w pełnej harmonii. O co ci chodzi?
Grażyna ma jakieś owsiki, chyba hemoroidy. Nie może ustać w jednym miejscu. I syf mi się tu pojawia cały czas. Kurde, Simsy 1 naprawdę były ciężkie. Teraz przecież gram, jak gram w normalne, nowsze Simsy, no to spokojnie można, wiecie. Dobra, to jest latający płomień. Zjeżdżone... Sława szybko przemija. Jeśli zaprzestaniesz częstych wizyt w dzielnicy show biznesu, twój kontrakt z naszą agencją będzie zagrożony. Nie będziemy mogli ci pomóc, jeśli ty nie pomożesz nam. Miałam się nauczyć dobrze grać, więc... Ej. Ej. Co, starczy? Inwencja. Dobra. To zrobimy ci... Komfort, spoko. Energia, towarzystwo. Przytuliszko. Jezus, oni są ciężcy. Nie, oni są bardzo... No, ciężko się nimi gra. Szczególnie, nie wiem, mają złe te? Rozmawiaj o kotach. Najlepszy temat ever. O psach. Nie lubisz psów? No to zainteresowanie. Dobra, trzeba się położyć, bo widzę, są nie w humorze. Ty śpi, a Janusz też śpi. Dobra, i na tym kończymy... Jezu, te dziwne muzyki. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Nie do końca, jak widzicie, mam ogar. Czy wiesz, że miłość może być zyskowna? Dobrą strategią powiększenia majątku jest poślubienie kogoś lub namówienie go, żeby zamieszkać razem. Jeśli dany sim jest jedyną osobą zamieszkującą w danym momencie swój dom, wartość tego domu zostanie dodana do twoich funduszy. Jasna cholera. Czego te simsy nas uczą? Trzeba wychodzić bogato za mąż, tak? Albo poślubiać. No. To działa w dwie strony. Simsy po prostu rady życiowe mają kapitalne. I tak, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka do góry, jeśli się podobało. A ja, no... Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, buziaki pa, link do Facebooka w opisie.